I teraz już zastąpię Boba Dylana. Też mam dzisiaj głos zachrypnięty. To na jego cześć właśnie. Mianowicie on tu śpiewał o takim pukaniu do wrót niebios. Tak. Polski jest bogatszym językiem niż angielski. Zdecydowanie. Natomiast do tych wrót niebios jeszcze na szczęście Bob Dylan nie trafił. Chociaż już ma ho, tak pod 80, jak sądzę. A miałem z nim bardzo fajne zdarzenie. Bo ja opowiadam różne anegdoty. Czasem one wyglądają dziwacznie, ale umarł mój szwagier, Niemiec zresztą, czyli mąż siostry rodzonej, jedynej, i pojechałem na pogrzeb do Wiesbaden z taką ciekawością, bo szwagra nie lubiłem, słabo grał w szachy, ale z taką ciekawością, bo Wiesbaden to miasto, gdzie zmarł Marek Hłasko, więc no w jakiś tam sposób z moją kulturą, z moim wychowaniem bardzo, bardzo związany. No i pogrzeb. I wyobraźcie sobie, w Polsce pogrzeby są smutne. Wszyscy są na czarno, jest jakoś tak zupełnie kompletnie szaro i ponuro, tak, że ludzie płaczą, udają jeszcze czasami bardziej smutnych niż w rzeczywistości są. Natomiast tam trafiłem na pogrzeb, w którym tak, na wzgórzu, to nazywało się bardzo pięknie, Sonnenberg, słoneczne wzgórze, na tym Sonnenbergu przepiękny cmentarz i wielka, wielka taka sala kościelna, ale przeznaczona dla różnych wyznań. I stały krzesła, tych krzeseł było tam 100, 200, to już tam nie ma znaczenia. I na każdym krzesełku była taka kartka papieru, leżała. No i ja tak z ciekawością zerknąłem, o co chodzi. Okazało się, że są słowa piosenek Boba Dylana, ponieważ nieboszczyk, ten mój szwagier Niemiec, nieboszczyk uwielbiał Boba Dylana i chciał, żeby jak umrze, to żeby mu to śpiewać. I co było dla mnie jeszcze większym zaskoczeniem, otworzyły się gdzieś tam drzwi z boku, weszła kapela i zabrzmiał Bob Dylan. Naprawdę było to kapitalne. Było to kapitalne, bo był to po prostu pogrzeb, z którego szczęśliwy byłby nieboszczyk. No tak, coś przepięknego. I ten Bob Dylan jakby tak utkwił mi w pamięci, że warto na własnym pogrzebie puścić coś innego niż Ave Maria, że czasem można znaleźć jakieś inne odniesienia. Ja sobie wymyśliłem na przykład Shape of My Heart Stinga. Ja bym się bardzo cieszył, jakby u mnie Sting zaśpiewał i opowiadał o różnych... Zresztą o Stingowi to ja bym dał z literatury 100% Nobla, ale być może za rok. As a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while the memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war.
like diamonds, make money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape. Cześć, to jest ten nieszczęsny 500 odcinek One Man Show, prawdopodobnie jeden z ostatnich, bo no, czekają Powązki i Brudno, ciekawe czy Aleja Zasłużonych.